Startujemy, jest godzina 6. Prawie. Odsłonimy pireneczki i jedziemy na rozładunek. Moment, mamy na 6 rano. Nie ma co zwlekać. I lecimy, bo na 6 rano mam rozładunek, wiecie, i dlatego trzeba się trochę pośpieszyć, bo jest godzina, no dokładnie 6. No dobra, no parę minut spóźnienia, to nic się nie stanie. Ale tak mi się nie chce wstawać rano, że masakra, nie? Ojej, jeszcze kawy nie piłem nawet. Może tam jest jakiś automat z kawą za grosze, to może sobie coś kupię, zobaczymy. I czasem lecimy. Nie będę tam nagrywał, bo wiadomo, tam nie można nagrywać. Znaczy, do zobaczenia później. Jeszcze nie mam zlecenia na powrót. Może coś później wpadnie. Na razie. Tak, słucham. A, dokumenty już są. A, no to szybciutko. Dobra, dziękuję, już idę. Ej, no szybciutko poszło na tym wino, nie? Jest godzina... Która jest godzina? Czekajcie. 6.52, tu byłem chyba 6.15. Także z dokumentami pół godzinki i wyjazd. Elegancie. Słuchajcie, wracamy na parking, gdzie się pauzowałem, bo czekam wciąż na zamówienie jakiś załadunek, bo jeszcze nic nie dostałem. Ale podejrzewam, że coś... Jak zawsze zaczynam gadać, to coś... Boże drogi. Tak jak mówię, no jedziemy na ten parking na BP i czekamy na zlecenie, powrót na Warszawę, gdzieś powinno coś wpaść w okolicach 10, także nic. Jadę na jakąś kawkę, zobaczymy, czy kawa z BP jest dobra, czy nie. Trzeba zacząć jakoś dzionek, nie? Bo dzionek zaczął się idealnie. Polecam Dino. Dino to jest Dino. Nic, lecimy na jakąś kaweczkę. I tak, kochani, dostałem właśnie SMS-a z załadunkiem na Tacho, czekałem na niego, no godzina 8, nie? No i do celu mamy 13 km, muszę znowu wrócić w stronę Dino, bo zazwyczaj załadunki są z tamtej bańki i tak się ustawiłem właśnie w tamtym kierunku, ale kurde z tym radem. No nic, no 13 km, a jakbym stanął na Krotoszynie, tylko tam nie za bardzo było miejsca, nie? Także tam w ogóle jest lipa z parkingiem. Dobra, nic się nie stało, tam 13 km do lotu to jest pikuś. Czasami jest 170 albo 200. No i jak widzicie, chłodnia załączona, bo wiozłem na minus 25, jeszcze jest tam przy otwartych drzwiach stała godzinę, ale jeszcze są zacieki na ściankach, plus nie wiem co wiozę. Pewnie jakiś suchy sprzęt albo jakieś kartony, no to kartony na paletach, więc nie za bardzo to pasuje, żeby tam były mokre ściany, nie? Dlatego włączyłem chłodnię na plus 20, automat i zanim dojadę, to jeszcze pewnie będzie sobie chodzić. Bo tak z godzinę potrzebuję, żeby ona tam się wysuszyła, nie? Mniej więcej. No ale może jeszcze tam na tym załadunku to będę oczekiwał na załadunek, więc ta chłodnia sobie pochodzi i w międzyczasie osuszy te ściany, bo tak mówię, no mogą mnie nie przyjąć, także nic, lecimy na załadunek, jeszcze 11 km i 17 minut, nie jest źle, nie? Aha. Do zobaczenia później. Dobra, to już damy do celu, jesteśmy, widzę tu firmę, ale nie wiem, czekajcie, że tu się dostawy robi. Zakaz dla ciężarówek, dobra, ten wjazd odpada i nie dotyczy dostawczy dla firmy, dobra, to chyba tutaj. Ej, chyba tutaj trzeba się zatrzymać na prawym i iść się zarejestrować, tak mi się coś wydaje. No dobrze. Lepiej tam nie wjeżdżać, jak tu jest miejsce takie, wiecie, dla ciężarówek przy drodze, to wolę tutaj stanąć. Dobra, idę się zarejestrować. O, właśnie sobie czułem się zarejestrować, ale się okazało, że nie ta brama, że brama jest kolejna, czyli muszę wjechać prosto, 100 metrów dalej, zamknę pasy, bo to główna droga, nie rozbieram się, bo to tylko 100 metrów. Tego wyprzedzimy. Słuchajcie, nie nagrywam wam zakładu, bo nie można i nie chcę, żebyście wiedzieli, gdzie ja ładuję, gdyż może to być ściśle tajne, łamane przez poufne. Tu jest parking dla tira. Tutaj mamy taką zatoczkę wytyczoną. A dobra, podjadę sobie na tą drugą. A później zrobię oberka, bo tu są dwie rampy.
i da się zarejestrować. Może nie załadują wcześniej. No i nic z tego nie będzie, bo palety mają wysokość, po 3 są ładowane niektóre, tam mają 2,75, a moja chłodnia ma 2,65 plus rękawy na górze, to trzeba odjąć z 10 cm minimum, także powiedzmy, że na 2,50 towar mógłby być załadowany, tak, żeby tych rękawów tam nie poszarpać, nie pourywać na suficie, bo to jest chłodnia. No i lipa, nie załadują mnie tutaj, dlatego właśnie, że towar jest zbyt wysoki na chłodnię. No nic, czekam na telefon od firmy, plus może wpadnie jakieś inne zlecenie. No nie fajnie, bo ja zacząłem tachał przed 6, a mamy już godzinę, już wam mówię, 9:16, więc zostało mi... No czas mi topnieje, topnieje mi czas. Zobaczymy, co to będzie. Może mi coś wpadnie. Fajnie by było, jakby coś na Lidla dali na jutro, to jeszcze mógłbym się załadować w jakąś wodę czy coś i na Wyszków polecieć, ale wróżenie z fusów. Na razie czekamy, bo ze zleceniami to... No i dostałem SMS-a z kolejnym załadunkiem. Ile tu czekałem? Czekajcie, 38 minut? Nie, tyle aż tyle nie było. Pewnie z rampą mi policzyło, bo tutaj przeskoczyłem tak jakby za szybko. No dobra, powiedzmy, że czekałem 15 minut i mam kolejne zlecenie. To jest to, tam jest 3 spedytorów, którzy naprawdę ogarniają robotę. No, raz jest lepiej, raz jest gorzej z tymi trasami. Jedne są dłuższe, drugie krótsze, ale to chodzi o to, że są goście ogarnięci, tak? Dobra, ładujemy w tej firmie i rozładunek w Wyszkowie na jutro na godzinę 9, także elegancko. Lecę, bo tak jak mówię, zacząłem czas pracy wcześniej i zostało mi naprawdę dzisiaj mało czasu i napięty temat, także widzimy się na trasie. Dobra, do celu mamy 112 km i 2 godziny 25 minut, także 2 godziny 25 minut, mam 4,8, nie najgorzej i jedziemy do Wyszkowa stamtąd. No i stamtąd do Wyszkowa powiedzmy, że liczę, na 4,5 powinienem dojść, także nie no, z czasem jazdy się dzisiaj wyrobię, tylko nie wiem, czy z czasem pracy się wyrobię, bo chociaż tam w tej firmie, gdzie będę ładował, oni tam szybko ogarnięci są, szybko ładują, więc nie ma problemu. Czekajcie, przejazd kolejowy. W sumie takiej roboty się spodziewałem, dlatego że dzisiaj zacząłem przed 6 i to mi najbardziej pasuje, bo sobie tam dojadę, a w Wyszkowie jest duży parking dla ciężarówek, tam spokojnie się tam wypauzuje i jeszcze tutaj wyjeżdżamy z Krotoszyna i lecimy na załadunek. Tutaj trzeba wolno jechać, żeby się minąć z dwoma dużymi, ale nie jest źle. No i ja już załadowany do celu, 229 km. Jadę jednak na bazę, bo to jest na godzinę 9 rano w Wyszkowie. Tam trzeba być tak powiedzmy na czas. A na bazie będę 16:56, może coś mi się uda ugrać. I pojadę sobie do domu, tak? Posiedzę w domu, przyjadę na, nie wiem, na 8. Tak, na 8 przyjadę, tam jest pół godziny stamtąd. Z bazy na Wyszkowie jest jakieś pół godziny. 40 minut do 40 minut, więc fajnie się ułożyło, nawet not too bad. Nie no, wolę jechać do żony i do dzieci, nie? Posiedzę tam z nimi chwilę, jakiś film obejrzymy i rano dzida na motorze. Akurat jest ciepło, jest 15 stopni. Z racji tego, że jest tak ciepło, to ja już się nie mogę doczekać, aż będę jeździł na motorze tak już, wiecie, na stałe, bo tak w tym momencie to ja jeżdżę tak od przypadku do przypadku, jak jest pogoda. Ale ostatnio mnie zaskoczyła, bo sprawdzałem prognozę, to w piątek na powrocie miałem mieć jakieś 6 stopni na plusie, zero deszczu, a jak wróciłem, to było chyba 0 albo na minusie 1 i mega, no śniegiem nawalało, nie? No i musiałem poprosić, poczekać na kolegę z innej ciężarówki, aż wróci na bazę i się z nim zabrać. Akurat jechał w moją stronę, więc tudzież dziękuję mu bardzo, bo bym zmarł na motorku. No i wracamy na bazę. Akcja była bardzo szybka, bo mamy godzinę 10:03, a to byłem 20 po 9, więc wyjeżdżamy, jedziemy na bazę 20 minut, może 30, plus tankowanie i o 11 wyjazd do domu. No i tak na 12 na obiadek będę w domu. Także trzymajcie się, dzięki za oglądanie. To był cały tydzień, relacja. Jak się podobało, to łapka w górę, a hejterom wiadomo w co. I trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Na razie.